Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś bez kamerki. Partia na 10 minut z komentarzem. D4, D5, C4. Oczywiście po partii sobie nieco przeanalizujemy. Zagram skoczek na F3. Zobaczę, jaki plan przeciwnik wybierze. Skoczek F6. Mi się podoba ruch skoczek D2. Jest, myślę, że taki sympatyczny, broniący pionka. Czasami są pułapki, pogoniec F5, które można spróbować zastosować, ale też nie trzeba. Można grać sobie spokojnie goniec pionek na G3 na przykład. Dobra, w tej sytuacji zagram skoczek H4 właśnie z planem pułapki. Zobaczymy, czy przeciwnik się na to nabierze, ale widzę, że zawodnik grający czarnymi wie, co w trawie piszczy. Gramy E3, żeby tutaj trzymać pionka. Skoczek na H4 nie stoi jakoś nadzwyczajnie dobrze, ale też nie stoi jakoś w sumie źle. Myślę, że zagramy sobie posunięcie pod tytułem goniec E2, żeby wyprowadzić szybko figurę. Goniec G7, zrobimy sobie roszadę. I myślę, że solidnie B3, goniec B2, coś w tym stylu. Nie będę tutaj grał jakichś, myślę, że nie wiadomo jakich skomplikowanych ruchów, żeby też nie wpaść w jakieś pułapki, ale widzę, że przeciwnik bardzo solidnie C5, zagramy goniec na B2, prawdopodobnie skoczek albo bicie, dobra, bijemy, skoczek C6 i będzie nam trzeba wrócić skoczkiem na F3, gdyż na bandzie nie stał najlepiej, a tutaj trzeba bronić pionka, wejść trochę do centrum. Coś w tym rodzaju będziemy kombinować. Pozycja jest, myślę, że ciekawa, rozwojowa dla jednej i drugiej strony. Właśnie, goniec na F5. Może coś w tym stylu przeciwnik będzie kombinował. Tego się bym raczej nie bał, ale też nie doceniał. Bo mogą się dziać tutaj ciekawe rzeczy, na przykład takie, że skoczek wejdzie na D3. W tym momencie zastanawiam się bardzo poważnie nad C5, ewentualnie nad A3. Zagram sobie ruch A3, żeby zagrać C5 i mieć szybkie B4. Taki mam plan. Poza tym nie chcę wprowadzić tego skoczka tutaj do centrum jednak, bo to może mieć swoje konsekwencje. Jednak, tak mi się wydaje podskórnie. Dobra, jest posunięcie wieża C8. Czy ruch C5, B6 i taki będzie dobry? Wydaje mi się, że tak. To ma rację bytu. Według mnie to jest dobre. Dlatego, że skoczek tutaj pilnuje razem z gońcem pola. Tutaj skoczek wleciał, chce mi wybić, nic nie grozi. Dobra, wzmacniamy B4, E5 nie grozi, bo tutaj wybijamy. I się fajnie to, myślę, że wtedy uprości. Zawodnik 2596. No muszę powiedzieć, niezły ranking gość ma. I widzę, że gra głównie właśnie szachy takie długie, co jest ciekawe i świadczy też pewnie o tym, że no raz, że lubi sobie pograć się i pomyśleć, a dwa, że ta siła gry może być duża u przeciwnika. Ale grajmy najpierw swoje. Taki ruch już na przykład A5 nie będzie groził, bo mamy B5 bardzo fajne. O właśnie, jest ruch A6. Przeciwnik troszeczkę jakby się tutaj obawiał tych moich zagrań. Teraz zastanawiam się, jak się tutaj rozwiązać, bo taki ruch w sumie jest ciekawy. Potem wejście tu. Dobra, od razu tak gram, dlatego że będę mógł wejść tam i po ewentualnym wybiciu wybić pionkiem i skoczek znajduje fajne miejsce na polu D4. Zagram też F3. Dobra, tutaj grozi, więc chyba taki ruch trzeba grać. Tak, chyba trzeba tak zagrać. Bardzo mi się to podoba. Moje figury, znaczy tak, to jest moja oczywiście opinia. Moje figury żyją. Moje figury mają się dobrze. Taki ruch będzie groził. Zawsze mogę tego skoczka stąd wypędzić, ewentualnie G4. Chociaż G4 może być przesadą, ale wejście tutaj myślę, że jest dobre. F6 w sumie nie doceniłem teraz. Ale z drugiej strony po F6 zbijam tu. On nie może pionkiem, bo mam bicie gońcem. Więc po F6 i biciu wieżą. Taki ruch jest ciekawy. On nie może wybić, bo tak. I widełki tutaj mamy. Znaczy, no, nie widełki, tylko właśnie uderzamy. Gramy w ten sposób. Wieża zbije. Pionek zbił! Nie, no to biorę tutaj na A6. Przeciwnik podstawił, moi drodzy. Czysty pion więcej. Tu nic nie grozi. Dobra, gramy goniec D3 i z planem F3. Skoczek odejdzie, zbijemy tam. Mam pionka więcej. To jest bardzo, bardzo, bardzo dużo w tej sytuacji. To jest szalenie dużo. Bardzo ciekawe zagranie, dlatego że jak zagram F3, on zagra tak. Jak ja wybiję, to on wybije.
No i co wtedy, mój drogi przyjacielu? Może tak w ogóle ci zagrać w tej sytuacji? Wydaje się to sensowne, dlatego że F3 grozi i wzięcie tam i on odbije tutaj, bo hetmanem nie odbije, bo wybije, ale się porobiło. Tak. Bardzo silne centrum z jego strony, ale taki ruch będzie ciekawy. Wejście tu się wszystko powymienia. Troszeczkę tu jakby się komplikowało. Zastanawiam się też nad ruchem takim. Czy to może mieć większy sens? Może w ogóle teraz tak zagrać. F3 trzeba liczyć na pewno. Tak, może tak, ale nie, to on wtedy przejdzie tędy. Myślę. Ten ruch może tutaj nie jest taki jakiś super, bo cały czas tutaj on broni to dwa razy dosyć mocno. Pionek więcej, więc tutaj spokojnie, jak na wojnie. No, myślę, że F3 zagramy. Taki ruch będzie groził. Dobra, tu trzeba wybić, tu nie ma wyjścia. Trzeba wybić na F5. Pionek wybija, dobra. H4 spowoduje, że skoczek nie może iść tu, bo wybijam tam. Po H4 on zagra tak, tego pionka nie wezmę. On też może tak, ale to się trzyma. Tylko trochę mi szkoda ruchu H4, bo ten pionek może potem być narażony na tak, ale z kolei ten skoczek będzie tu, nie będzie chyba stał jakoś rewelacyjnie, mam nadzieję. Mam nadzieję. Skoczek F7, dobrze. No i teraz trzeba wykorzystać potencjał. Gramy goniec na C3, żeby grać A4, A5 i tak dalej. Znaczy A4, A5, A6, tak. Ewentualnie tak i tak coś kombinować. Tak myślałem, że on coś tutaj mi w ten sposób zagra, dlatego myślę, że zagramy sobie wieżą tu z planem goniec D2 i po tej przekątnej. No właśnie. A no właśnie, on już tutaj sam zaczął mnie kąsać, ale taki ruch i taki ruch. Z kolei tak, wieżą nie zbije. Zawsze po tym ruchu może tak i tutaj D5 nie mam przełomu żadnego w sumie. Zastanawiam się teraz tak, czy nie zagrać tu, przejść tam. Ha, król zaraz zagra tu, ja muszę coś tutaj faktycznie wymyślać. Jak zagram tu, on tu, ja tu, on tu, to będzie bardzo niebezpieczne dla mnie. Myślę, że muszę wybić, żeby otworzyć wieżę. I on wybije tym. Jestem przekonany. Pozycja się bardzo skomplikowała. A, tym wybił jeszcze. Mógł w sumie tutaj, tam hetman wypatrzył. To w sumie dobrze. Ale pionka biorę kolejnego. Jak dają pionki, to je biorę. Mój król może mieć problem. H4 nie wygląda zbyt fajnie, ale pionek wzięty. I teraz myślę, że jakoś hetmanem się trzeba będzie przerzucić, spróbować coś wymienić. No tu nie mogę zrobić jeszcze progresu. Nie mam po prostu na to czasu. Jak zagram tak, to on mi zagra tak. Mam trochę czasu. Nawet mogę sobie pomyśleć o poświęceniu jakości w pewnym momencie, bo mam przewagę dwóch pionków. Wprawdzie dwa pionki teraz może nie są takie optycznie bardzo mocno widoczne, ale tutaj jest potencjał przede wszystkim. Ale to tylko tak daleko wzrocznie sobie myślę. Dobrze, hetman zagrał tu, tu mi atakuje. Jak zagram tak. No tak muszę zagrać. Muszę zagrać tak, bronić tu i atakuje na F8. Wieża E7? Mogę tego pionka w ogóle wziąć jeszcze, to już w ogóle będzie fajnie. Tylko pytanie, czy właśnie wzięcie tego pionka ma sens. Jak zagram tu, on tak nie może chyba, bo bije tu. On może zdwoić. Być pionkożercą, czy nie być pionkożercą? Oto jest pytanie. Spróbuję być pionkożercą w tym momencie, bo już wzięcie tego piona gwarantuje mi teoretycznie zwycięstwo, jeżeli tylko ochronię dobrze króla i dobrze go tutaj zabezpieczę. Bo teraz nawet wchodzi w grę takie bicie i goniec na przykład na D2. Aczkolwiek wieża F8 wchodzi, ale już można. No właśnie, wieża F8 wchodzi. O, to jest trochę niebezpieczne. Taki ruch jeszcze mi się bardzo narzuca, atakując wieżę. Skoczek chyba nigdzie nie może, chociaż skoczek G5 jest bardzo groźny. Zagramy wieża F6 z powrotem, żeby trzymać jednak tutaj wieżę F8. Pionek zagrał, a to ciekawe. Dobra, bo chodzi o to, że ja odejdę hetmanem i on mi zbije pionka. Znaczy to jest nieuniknione. Hetman F3, on weźmie tu, ja zagram tak. Chociaż mogę też tak zagrać w sumie. Przyblokować
Tutaj, czy to się wszystko zgadza? Musi się zgadzać, moi drodzy. Goniec E1 jeszcze wchodzi. To się musi zgadzać. Wieża E2. Chociaż mogłem szybko tak w sumie zagrać, ale to tak, wiecie, to się tak zawsze łatwo mówi. Taki ruch, to tam, tam. Tak bym na jego miejscu zagrał w sumie. Potem może tak. Hetman mój. Aha, mam zawsze bicie tutaj z szachem. Dobra, dostrzegłem bicie z szachem na szczęście. Więc tu jest dobrze. Zobaczymy, czy uda mi się w ogóle dobić do rankingu 2600. Jeżeli by się udało wygrać tę partię, mądrze zagrał, ale tu zagramy goniec E1. Goniec wchodzi do gry, zawsze zabiera trochę pól po przekątnej. Hetman tutaj mogę straszyć. Wieża G4 też jest bardzo ciekawym posunięciem. Dobrze. Wieża F5, może tak. On tu. I tu skrobne? Nie, on mi weźmie wieżę. Co ja wygaduję? Ale zaraz, chyba tak trzeba grać. Hetman F5 trzeba grać, próbować wymienić. Hetman tu nie może, bo wymienia, tu nie może, tu może, tylko na G7. Pójdzie na G7, to wtedy wydaje mi się, że nawet goniec... Nie, goniec H4 nie mogę, przecież wieża zbija. Ale straszę. Wtedy może C6 z zamiarem C7 i C8, a nawet też skoczek na C5 z atakiem i wejściem na E6. Te figury moje troszkę pograły w obronie fajnie, przeblokowały tego pionka, to wygląda dobrze. Ok, i chyba szybkie C6. Nie będę się długo nad tym ruchem też zastanawiał. Tutaj się broni na G2, więc jest dobrze. Goniec pilnuje H4, ważny moment. C7 jest raczej dobre, bo wchodzi też skoczek i tutaj C6 jest dobre, wydaje mi się. Aha, tak zagrałeś. To chyba mam takie wtrącenie. Mam nadzieję. Ty mi zbijesz tu, ja cię zbiję tu, ty mi zbijesz tu. A to nadal może być ciekawe, mam dużo pionków, mogę coś tam oddać, ale nie mogę. Tak. Chwila, a jak zbiję tu teraz, to wieża będzie wisieć. Tak zrobimy. Z tym pionkożercą. Tu się broni. Aha, jak hetman zbije, ja zbiję tu, to hetman będzie mógł wejść tam, ale ja na szczycie mam obronę. Pionki są zaawansowane. Pozbierałem te pionki. Aha, tutaj jest też związanie. Dobra, póki co. Hetman F... No tak, hetman D5. Hetman D5 wydaje się w porządku posunięciem. Cały czas te koncepcje się u mnie zmieniają. Podczas gdy mamy za dużo dobrych posunięć, to często bywa tak, że jest jeszcze gorzej, bo ciężko się zdecydować na jakieś te dobre posunięcie. Nie wiadomo, które jest najlepsze. Wydaje mi się, że wzięcie pionka jest sensowne. Bicie, no właśnie, tak muszę zrobić. I odejście skoczkiem, tak sądziłem. Dam szacha, on się zasłoni. Tak, chyba muszę zagrać, bo zawsze... Aha, bo on zagra tu. Tu grozi wejście. Ale może hetman na G4 jest dobre. Jeżeli nastąpi szach, to zagram tak. Król musi uciec. Trochę się komplikuje, jednak go tutaj wpuszczam. Tak, liczę jeszcze na takie zagranie i tu, ale jak zagram tu, to on się na pewno zasłoni wieżą. To 100%. Ja wtedy tu. Co, on tak zagra? I tu zagram, tak? Może teraz tak, on tak i ja wtedy tu. Dobra, to będzie lepsze. Tak, bo wieża potem z F7 nie zasłoni się na G7. Taki mały niuans. Oczywiście ja sobie mogę na to pozwolić, na te wymiany tutaj, żeby jeszcze pionka stracić, bo tu tych pionów mam bardzo dużo. Skoczek zaraz wchodzi aktywnie, mam nadzieję. Skoczek wprawdzie na C8 broni, ale nie można mieć wszystkiego. Mam nadzieję, że wymieni hetmana. Jeżeli nie wymieni, to zawsze mam jakiegoś szacha, jak zagra na przykład hetman G6. Trzeba pomyśleć. Poza tym też jakiś taki ruch... A no właśnie, tak zagrał. Aha, chwila, słuchajcie, ale gafę strzeliłem. Bo jak zagram tu, to on mi tak. I broni tu. Czyli strzeliłem gafę. Mogę tak zagrać na przykład. Zagrajmy tak, żeby atakować gońca, czyli odejście z tego. No teraz nawet jak on zagra coś w tym stylu, to hetman broni wieży. I mogę chyba sobie pozwolić na takie zagranie. Ale się pokomplikowało.
Dynamiczna pozycja. Ale wydaje mi się, że jest pod kontrolą. Tak czuję, że jest pod kontrolą, moi drodzy. Mamy 22 listopada. Dzisiaj Polska gra z Meksykiem, więc na Mistrzostwach Świata, więc mam nadzieję, że też i mi się coś uda wygrać. To wygląda dobrze. Skoczek wchodzi. No właśnie, ten skoczek wchodzi, paskudny. Tu, żeby pilnować, on wejdzie tu da mi szacha. Tu. Tu się pilnuje, skoczek wchodzi. Nie, źle wygląda to. Nie, chwila. Tu potem. Dobra, idziemy tak. Podziało się A, trzeba powiedzieć B. Mam nadzieję, że nie przegram. Znaczy, tutaj to trochę wisi w powietrzu, bo trochę dałem mu pograć, ale gram skoczkiem tylko po to, żeby nie wpuścić skoczka na E4. Skoczek na F5 może wejść. Czyli tak. Tak. No to muszę. Jeżeli tu, to może tak w ogóle. Wieża F5 zagrał. Co to za posunięcie? Czy ja tak nie mogę? Tu grozi, co? Hetman G4, wiążemy. Grożę też wybiciem tu. I ta wieża może zawsze. Aj, tego nie widziałem. Tu. Moi drodzy, tego nie widziałem. Ajajaj. Taka partia. Jak grać? Tu to mi zbije. I ten pion zaawansowany nie pomoże. O rety, tu. On mi tu, ja tu. On tu, ja tu. Co tam wejdę, będę coś straszył. Skoczek F7, tak? Czym da mi szacha? Dobra, muszę oddać wieżę. Ajajaj, ale się porobiło. Słuchajcie, no teraz czasówka. Zawsze na te 10 minut tyle stresu. Tyle stresu na te 10 minut. Tutaj grożę i potem tutaj grożę. No raczej nie wymieni. Tutaj zawsze wrócę. Aha, skoczek zawsze wróci. Liczę na te pionki, że będą zaawansowane i się trzymały, jeżeli będzie chciał wymienić hetmany. Ajajaj, ale się porobiło. On też musi liczyć na szczęście. To też nie jest takie do końca proste dla niego, bo tu pionki idą. Wieża mniej. Ależ porobione to wszystko. Dałem mu po prostu jakąś grę. Stabilniej trzeba było. Właśnie to jest to. Człowiek się uczy całe życie. Mam więcej czasu trochę. Może on szuka jakiegoś mata, ale wtedy mam wejście tu. Co? Ok, zbijam. Zbijam skoczka. Aha, a tu? Dobra, idę tak i tak. On hetmana dorabia, grozi mat, ale ja też dorabiam i będę szachował. Zbijam. Aha, tutaj, ojejku. Tak, tu? Tak. Bicie. Hetman. Król zbija już. Dobra, też dorabiam. I tu, na szczęście wymieniam hetmany. Na szczęście wymieniam hetmany. A co to będzie za końcówka? No nie przegram tej końcówki, bo jak skoczek mi zostanie. Okej, tu liczę na wygraną. Tak. Tu nie może. Tak. Szach. Idę królem. Aktywnie. Dobrze. Tak. Okej, król aktywnie. Biorę pionka. Tak. Tutaj. On nie może bić, bo tu. Zbił. Mam go. No, moi drodzy, powiem wam, ale Armagedon. Ale partia. Plus 30 oczek, cudownie. No to sprawdźmy szybciutko na początku gry, co tu się działo z silnikiem, jak to wyglądało.
Na razie początek, to jest normalne. E3, tutaj, tutaj wszystko się zgadza. Roszada. Okej, tutaj poszło. Bicie, bicie pionkiem, skoczek. Skoczek wrócił. No czarne lepsze niby, nie? Ale to tak minimalnie. Na C7 tam silnik coś mówi. No taka równina, ale mi pasuje ta równina. C5. Oj, C5 złym ruchem było, dlatego że A5 jest. A5 przede wszystkim tutaj trzyma posunięcie B4. No właśnie, a to tak bym grał. Aha, wejście tu grozi. No tak, to nie do końca. Skoczek zagrał tu. B4, A6. No to czułem, że tu jest dobrze. Poczułem, że tu jest fajnie. Skoczek, F6. No i już mam lepszą. Tu. I jeżeli wieża by zbiła to, co mówiłem, to jest B5. No, zbić nie wolno. Z prostego powodu, bo goniec już fajnie strzela. Wieża by musiała wrócić i biorę tu pionka. Ok, czyli to się zgadzało. Przeciwnik się pomylił w posunięciu F6. Poszło bicie, pionek wzięty, wieża B8. Możliwe, że gdzieś coś tam lepiej można było zagrać. No, pionek więcej. To realizacja powinna być względnie łatwa. E5, wieża AD1 każe grać. Słuchajcie, no całe życie gram ten hetmański, coś tam kojarzę. No i wieża wchodzi na D1, dlatego żeby trzymać ten rentgen jest hetmana. No właśnie o to chodzi o to, że tutaj te wybicia są takie może nieprzyjemne później dla czarnych. Poszło tak, bicie, bicie. H4, niepotrzebnie jednak, jak się okazuje. Wypędzamy tego skoczka. Goniec, to przesadziłem. Tu trzeba bić, bić, aha, bić, bić. I F4. I po takim ruchu fajna blokada następuje. Ale niby wolne pionki, ale skoczek stoi kapitalnie. To wygrana białymi. No tego motywu nie widziałem, a powinienem. Powinienem, tu się przyznaję bez bicia. No ale poszło jak poszło, tak. Wieża weszła tutaj. No bicie, bicie. I wzięcie pionka na F6. Gonię hetman G4. Hetman F2. Wieża, co? Skoczek A5 i tutaj wejście. No tak, a ja się pokusiłem o wzięcie pionka. No to się łatwo mówi podczas analizy. Niby dwa znaki zapytania. Goniec F4, ale ciekawe posunięcie. Wieża F8, wieża wróciła. Tutaj szybciutko przestawimy. Co było dalej? Tutaj G3 każe grać. G3 każe grać, hetman H3 i wieża E2 i tutaj dobrze działa. No właśnie, a ja wieża E2. Zobaczcie, człowiek się uczy no całe życie. Wieża E4, goniec E1. Mnóstwo błędów z jednej i z drugiej strony. Tutaj hetman F5, znaczy król wieża F5. Skoczek G5 i co? I trzeba zbić tu. Hetman G4. No nie wiem, ciężko stwierdzić. Wieża E4, goniec E1, hetman G5. Hetman F5, hetman G7. C6 błąd, hetman F3 wracać, no to trzeba być stokwiszem, żeby grać dobrze. Ja tutaj źle coś pograłem, to poszło dobrze, skoczek tu, dlaczego hetman D5 szach? Ja to widziałem, tak, tak, a i tutaj, o to jest trudne, hetman F1, tak, tu, ja tego w ogóle, aha, tutaj jest bicie, no to na to bym poszedł, bo skoczek potem wisi. Trzeba było to widzieć, no ja tego nie widziałem oczywiście, tak poszło hetman F3, ale nadal dobra pozycja. Skoczek C5 każe grać. Słuchajcie, taktyka na każdym poziomie. Taktyka na każdym poziomie. Hetman H5, hetman tu. I skoczek C5 wypuszcza całą przewagę, masakra. Widzicie co się dzieje? Masa błędów. Skoczek C5, hetman F1, tak. Wieża F5, goniec F4 każe grać, G3, wieża F5, jejku. Straszne rzeczy tutaj się wyrabiają, strasznie na włosku wszystko wisi. Hetman G4 i przegrywam po hetman H5, hetman H3, hetman G3 jeszcze jest jakieś? Aha, że tutaj coś tam, to się łatwo mówi. Zbił tutaj, no mimo wszystko, że mam wieżę mniej, zobaczcie, minus 1 i 6 tylko. Hetman F1 i teraz wygrywam? Wow, goniec D6, niesamowita partia, słuchajcie, błędów masa, taktyki cała masa, niesamowite, E2, skoczek D3, taki ruch jest ciekawy, nie widziałem, skoczek D3, żeby pilnować tu, no nie widziałem, zresztą to widzieliście, że nie widziałem, C7 przegrywa, ruch za ruch, masakra, tak, bicie, tu, G3, on powinien zbić hetmanem pionka i ma wygraną gość. Przecież tu pionek dochodzi. Ajajajajaj.
Niesamowite. Ja też tylko widziałem, że szach istnieje. No na sekundach to tak jest właśnie. I tu nadal jest remis. Cztery hetmany na szachownicy. Niesamowite akcje. Tak, tak. Tu nas zbił, zbił. I to jest remis niby. Wieża A8. On się gdzieś pomylił. Znaczy remis to widziałem, że mam, bo mam dużo pionków, ale skoczek, bicie, tu. Wieża, a wieża powinna dać szacha, a potem zagrać tu i mi tego pionka zdejmuje. Tutaj król B6, tak, król wchodzi, tutaj, tutaj, król, król F4, król D8, tak, król C7, bicie. To nadal jest remis, aż nieprawdopodobne. Wydaje mi się, że to jest wygrane, ale nie wiem dlaczego remis. No tutaj błąd, to dał, a mogłem skoczek A6 zagrać i bym od razu wygrał. Tutaj, 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 to już widzieliście. Dobra, dzięki za uwagę, partia dobra. Do następnego razu, trzymajcie się.